Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami bardzo serdecznie w pierwszym odcinku najnowszej serii na kanale, czyli Zagrajmy w Elden Ring. I mogę śmiało stwierdzić, iż będzie to będzie to najdłuższa seria na tym kanale, jaka chyba póki co kiedykolwiek się pojawi. Wow, Elden Ring, tyle o tej grze słyszałem, tyle po prostu ogaru było, że fajnie, że ciężko się w to gra, jak każdego sos lajka. Choć jedni mówią, że bossowie są słabi, drudzy, że są nawet okej. Jak to jest? Przyjdzie mi się przekonać osobiście. A więc, bez żadnego przedłużania, rozpocznijmy nową grę w uniwersum Międzyziemia. Dobra, muszę ustawić taką jasność. Tutaj po kolei unikanie ścian, efekty filmowe. Dobra, dalej. Okej, prawdopodobnie wyciąłem wam całą teraz moją przebieżkę przez to, bo z jakieś 10 minut chyba siedziałem. No ale tak wygląda finalnie moja postać, nie? Samuraj z krainy trzcin, ze złotym nasionem jako pamiątką. Dojrzały i tak dalej, i tak dalej. Tak więc kończymy i rozpocznijmy wreszcie grę faktyczną. Czy będzie jakiś cinematic? Bo spodziewam się jakiegokolwiek. Tak, mamy coś. The fallen leaves tell a story. Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. One other
whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Czyli pewnie ja. Dokładnie. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Okej. Eldeński krąg, niech będzie chwała. Dobra. Jeżeli to da skakać w ogóle, nie? Tak lepiej. O, no, proszę bardzo, od razu. Moim podniksem skaczemy. Nastanie życie. Choć ścieżka jest wyboista i niepewna, zajmij swoje miejsca na eldeńskim tronie. Pomarszczony palec zmatowieńca. Okej. Proszę! Trochę inny... hub. Jeśli ma być... Poczyniłem szczer. Po prostu trochę inny hub. Bo tutaj też ktoś zaczyna jako samuraj. Zobaczmy, ekwipunek. Menu ekwipunku. Korzystając z ekwipunku, możesz przeglądać przedmioty, jakie posiadasz, wyrzucać je na ziemię albo usuwać. Poziom menu możesz także używać narzędzi. Pod X-em powiększ podogląd przedmiotu i jego opis. Pod Y-kiem przewidane. Ok. Zobaczmy. Wspomnienie łaski. Odrzuć wszystkie runy i wróć do ostatniego odwiedzonego miejsca łaski. Ok, czyli to nie jest odpowiednik kości, to jest odpowiednik mrocznego znaku. Czyli coś, czego pewnie będę bardzo rzadko używał. Pomarszczony palec z matowieńca. Używany do pisania wiadomości do innych światów. Będą one przesyłane do innych światów, by mogli odczytać je inni gracze. Palec z trupiego wosku, tak wysuszony, że widać kość. To relikt przodków, pozostawiony, by pomóc potomnym. Okej, okay. Dobra. Status. Tak, to wiadomo. Okej, okay, dwa zaklęcia mogę mieć przygotowane wiadomości, to też wiedz znane. I oczywiście ta fajna rzecz, czyli jeśli napiszę wiadomość, kto się oceni, no to jestem leczony podczas gry. Gra wieloosobowa. Okej, okay, dobra, na hasło jest. Akurat takie gry na hasło są naprawdę dobre, bo wtedy to umożliwia dołączenie do gry konkretnym osobom, a nie trzeba liczyć na to, że na przykład znak przyzwania się pojawi lub się nie pojawi. Dobra, ale ten bym se przypisał tutaj może. A, tu nie mogę. Dobra, tu. Okay, dobra, to przybiliśmy tutaj. Tu mogę. Chyba tak, ale to by wtedy, to muszę wtedy osobno chyba wybierać stąd, tak mi się wydaje. Ale niech na palec tu będzie, a to mogę w sumie usunąć. Bo mówię, ja rzadko będę korzystał raczej z tego przedmiotu. Rzadko czytaj w ogóle. Dobra, jeszcze jak wygląda moje wyposażenie. Zobaczmy. Strzały mamy zwykłe i podpalające. Dobra, te bym sobie na razie zdjął. No te w sumie też, bo raczej nie będę na razie korzystać z łuku. Tutaj tarczę. I zobaczmy. Zaczynamy z Uchigatanu. Okej, okay, nagrodzenie krwawienia. Tego nie było w Soulsach. Nie mogło krwawić. Ta katana nie miała domyślnie krwawienia. Katana o długim, jednosiecznym, zakrzywionym ostrzu. Unikatowy oręż używany przez samurajów z krainy Trzcin. Klinga z falującym wzorem jest niezwykle ostra. Wykonywane nią cięcia powodują krwawienie. Umiejętność dobycie. Umiejętność szermierzy z krainy Trzcin. Schowaj broń i trzymaj ją przy biodrze w wyważonej postawie. Potem wybrać zwykły lub silny atak, by wykonać szybkie cięcie. Okej, okay, chyba wiem, jakie to będzie. Tutaj długi łuk. Długi łuk, z którego można strzelać na duże odległości. Porównując z krótkim łukiem, jego strzały lecą dalej i zadają większe obrażenia. Potężny strzał to znam. Odbicie, czyli właśnie to, na co liczyłem. Tylko wiadomo, jak to jest z krytykami. Trzeba mieć cholernie czasami dużo szczęścia, aby to się skierowało. Dobra, zobaczmy. Kaplica oczekiwania. Czas na dzielność, czy jesteś gotowy? Mhm, tak.
Oczywiście. Zbyt obvious, jeśli mam być szczery. Zbyt obvious. Nie wiem, dlaczego gościu w ogóle łyknął taki bait. To jest oczywiste, że kurde, nie ma tej opcji. Koń nie stoi na drodze. Aha, zajebiście. Pośpiech, spróbuj tego. Okej, widzę, mam chyba auto ukrywanie hubu. No, szczerze, chyba sobie to zostawię. Nawet mi się podoba. Okej, tutaj ktoś musiał mieć sporo szczęścia, bo skoczył. Przed tobą cenny przedmiot. Ale że tu? Czy że tam? Się troll chyba znalazł. Patrz, żal. Zajebiście. Okej, czyli tutaj nic nie ma, krótko mówiąc. O! Ty, wait a minute. Jak ja mam zmienić tego? Jak ja mam wziąć broń w dwie ręce, halo? Okej, to normalnie odbicie. O, i fajnie! Takie omachnięcie nie zużywa energii. To mi się podoba. Wiadomo, silny atak, zwykły atak. Blok. Czekaj, pokaż mi ustawienia. Działanie, sprawdź, otwórz. A, okej. Atak, oręż w prawej ręce i dwuręczny. A, okej, ale jakby... Jak mam dać broń w dwie ręce? Tego mi niestety gra nie chce powiedzieć. Może tu się dowiem? Zmiana oręża, zmiana czaru. Atak. Normalny atak, ale jak mam wziąć broń w dwie ręce? Przecież to było albo wcisnąć Y, albo przytrzymać Y. Tutaj tak nie ma. Czekaj, Y i to... Aha, dobra. Muszę przytrzymać Y i wcisnąć... I wcisnąć trigger. Dobra. Oho, widzę jakąś mgiełkę, pewnie boss. Okej. Podszywany potomek, okej. Ja nie mam żadnego leczenia, więc jak go zabiję, to będzie naprawdę ciekawie. Weźmy sobie, że brak dwie ręce, bo jego raczej się nie będzie dało sparować. Okej, to poszło kurwa szybko. Co się stało? A, to ciekawe. Kurde, myślałem, że skończymy przy tamtym typie jeszcze raz, jak trzeba będzie go pokonać jednak, a tu proszę, jednak nie. Już minęło pół godziny w ogóle na surówce. Okej, jest kuń. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Okej, no i straciliśmy przytomność i nasza babka z kuniem zniknęła.
Dawaj, mordo. Czas się stąd wydostać. Butelka szkarłatnych łez i butelka modrych łez. Okej. To dopiero początek. Oj tak, to zdecydowanie dopiero początek. Wyświetlanie HUD-u pod Y-kiem, spoko. Tego się już zdążyłem domyślić. Okej, tam jakiś przedmiot na górze, tam też. Jaskinia wiedzy. Skocz w przepaść przed tobą, by znaleźć jaskinię wiedzy. Dowiesz się tam więcej o podstawowych mechanikach i sterowaniu, a także znać wskazówki, które mogą okazać pomoc w trakcie przygód na ziemiach pomiędzy. Okej. Hej. Dzielę z metawięcze, wykonaj skok. Krde. Skipnę jeden dialog. Nauki, skok nauki i pamięci. Przypomnij sobie o sztuce wojny i twojej wojowniczej krwi. Okej. Co jest tutaj? Okej. Nie mogę tego ściąć, co jest trochę dziwne, ale... Nawet nie chcę znać kontekstu tej wypowiedzi, nie? Tutaj coś było? No i tylko wiadomość. Dobra, no idźmy z tym tutorialem. Skaczamy. Okej. Miejsce łaski. Odpoczynek w miejscu łaski pozwala odzyskać zdrowie, punkty skupienia i usunąć wszelkie przypadłości. Dzięki niemu również twoje butelki zostaną napełnione. Jednak większość pokonanych przez ciebie wrogów powróci do życia. Miejsca łaski są oznaczone zbiegającymi się promieniami światła. Te wyjaśnienia otrzymujesz się w postaci elementów informacyjnych, które można w każdej chwili zobaczyć w ekwipunku. Ciekawe. Nie było tego wcześniej. Dobra, dotknij łaski. Odpocznij. Butelki. Dodaj ładunek do butelki. Chcesz użyć zbytego nasionu i zwiększyć liczbę... Tak! Okej, czyli dobrze, że wziąłem. Przydzielenie ładunków. Tak. Dobra, mam jedną flaszkę niebieską i cztery czerwone. Nie, no myślę, może być. Nie będę często korzystał, wiadomo, z tych... Z czarów, ale może będę w stanie chociaż w miarę używać tego specjala broni. Wzmocnienie butelek, czego potrzebuję? Święte łzy. Nie mam świętej łzy, niestety. Zapamiętaj zaklęcie. Tak, to znam. No, ale nie znam żadnych zaklęć. Skrzynia, to wiadomo. Nieskończona skrzynia, do której mogę ładować, co będę chciał. No, ale na razie w sumie nie mam czego. Okej. Oddal się. Wczesna pora dnia jest w ogóle, bo tutaj też wiem, że są jakieś różne pory dnia i nocy. Znaczy... Bo są trzy pory. Jest wczesny ranek, popołudnie i noc. Tyle w sumie wiem o porach dnia. Dobra, zobaczmy opisy. Butelka szkarłatnych łez. Nie, kurde, nie ta opcja. Tu. Święta butelka stworzona na podobieństwo złotego świętego kielicha, który niegdyś zawierał łzę błogosławieństwa. Butelka ta wypełniona szkarłatnymi łzami przywraca zdrowie po użyciu. Odpocznij w miejscu łaski, by ją napełnić. Ten, kto został wyrzucony na cmentarz, miał umrzeć, lecz butelka zaoferowała mu dar odnowienia, by ruszyć szukać eldenskiego kręgu. I butelka modrych łez. Tutaj to samo. Butelka jest wypełniona modrymi łzami, przywraca punkt skupienia po użyciu. Odpocznij, by ją napełnić i tak dalej. Dobra, i dalej jest to samo. Okej. Okay. Zobaczmy, co jest w jaskini. Za typiarzami oczywiście. Okej, czy da się tu skradać? To jest dobre pytanie. Ty, da się! Okej. Okay. To cykpak stabi! Ładnie. Ile mi dał? 14... Chciałem powiedzieć dusze, ale to nie są dusze, to są runy, zdaje się. Okej, ładnie. I mi to zabrało skupienia? No, troszkę. Zasłona. Tak, wiem o tym. Spróbujmy go zripostować.
to się nie udało. Jeszcze raz. Dobra, nie oberwałem, ale też nie wyszło. Jeszcze raz. No, serio. No, dawaj. Co ja mam tutaj ripost? Kurde. O, teraz wyszło. Dobra. Tak, tak, uniki. Ile go mam? Na dwa strzały. Okej. Okay. Dwa zwykłe strzały, albo jedno cięcie. Albo jedno cięcie z. Ze specjala. Ale to są. O nie, to są będzie jacyś słabsi wrogowie, więc. Chyba różnie. O, już mamy strzelca na górze. Mógł sobie go postrzelać, ale po co? Materiały. W każdym zakątku ziemi pomiędzy znajdziesz owoce, kwiaty, grzyby, motyle i inne przydatne materiały. Możesz ich użyć do wytwarzania przedmiotów. Tak, to jest też ważna rzecz, która jest nowością w Elden Ringu, czyli właśnie system craftingu. Z tego co wiem, to większość przepisów trzeba sobie kupić, zanim się cokolwiek będzie potrafiło ogarnąć. Posługiwanie się bronią. Tak, tak, tak. No. Kurde, blisko. No, atakujesz. Dobra, czy się tak go wytrąci? Okej. Okay. Silne i leki zrobiły mu Poise Breaka. Także... spoko. Dobra, kurde, minus jest taki, że nie wiem ile ja przywracam sobie jedną flaszką, więc nie wiem kiedy warto inną flaszkę mieć. Znaczy wróć, kiedy warto flaszki użyć. Okej, okay, tych one-shotuję dzięki temu mieczowi. Okej, okay, mamy naszego... A, znaczy dobra, no mamy strzelca, ale jest to nie łucznik, tylko kusznik. Tak, tak, wiem, że mam łuk, ale nie chcę go używać. Urra! I poleciałem. Uuu! O, proszę! A to ciekawe. Dostałem full damage, ale kondycha całe zamortyzowała. Okej, okay. Czy to jest jakiś specjal do tej klasy, czy każda klasa tak ma? Ten se postanowił chyba skoczyć za mną, no ale nie zamierzam go gonić. Jak se spadł, to se spadł, trudno. Tak, 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 umiejętności, wiadomo. Dziękuję. Kłócanie. Ej, nie, nie, tutaj tylko ciskam. Ciskam lewą gałkę. Ciekawe, czy jak w trójce co 30 soulsów będę w stanie znaleźć jakiś pieśń, który za krytyczne... Opcja? Dobrze, dobra. Czy za krytyki będę mógł sobie odnawiać skupienie albo zdrowie? Przełamanie postury. Tak, tak, tak. Okay, ten jest silniejszy. Ale nagromadziłem mu krwawienie, chociaż akurat szybciej go chyba zabiłem tak po prostu. Posłuch Mariki. Po śmierci czeka cię wskrzeszenie w ostatnim odwiedzonym miejscu łaski. Jeśli jednak zginiesz w pobliżu posągu Mariki, możesz zadecydować, by wskrzeszenie nastąpiło właśnie tam. Okej, okay, czyli taki checkpoint po prostu. Ciekawe, czy przed każdym bossem jest taki checkpointik. Rycerz Godrika. Proszę, proszę. Kontry po zasłonie. O, też coś nowego. Możesz wykonać kontrę od razu po zablokowaniu ataku wroga. Kontra po zasłonie pozwala na łatwe przełamanie postury. Silny cios zaraz po zasłonie się atakiem. No, ale to chyba lepiej wykonywać, kiedy ma się lepszą tarczę. Ja niestety takiej tarczy na 100% za wcześnie nie mam takiej 100% redukcji, więc sobie opuszczę. Kurde, jako szybciej... Znowu krwawienie, ale kurde, jako szybciej zabiję zwykłymi czasami niż tym krwawieniem. Ale w sumie no, mam pewnie za słabe krwawienie, żeby zrobić mu coś więcej, więc... Nie bardzo mam chyba na co narzekać. Dobra, flaszkę wypiję za pokonanie wroga.
I trochę zjebałem, mogłem zobaczyć, ile mi to życie przewraca. Okej, jesteśmy z powrotem tutaj. Spoko. Co jest w tym miejscu? Jest siła. Okej. A jak się dostać, kurde, tam? Tam też było miejsce. Właśnie. Z jakimś przedmiotem. Jakiś ten? Jakaś iluzja albo coś? Nie, no raczej nie. No wątpię, że na arenie z bossem byłaby iluzja. Zobaczymy. Może kiedyś tu wrócę? Dobra, to przechodzimy w takim razie przez drzwi. I gdzie trafiamy? Jeszcze nie wiem, ale chyba wychodzimy z lochu. O, albo nie, albo wchodzimy do jeszcze innego lochu. Odkryto łaskę. Czy ja chcę używać miejsca łaski? W sumie to mogę. I tak dalej idziemy w nowe rzeczy, więc nie muszę mieć tych. Klucz kamiennego miecza nie posiadam. I tu rozumiem, wtedy złamiłem taką barierę i mogę iść tam. Ciekawe. Obcinacz palców i zgięty palec z zmatowieńca. Użyj zgiętego palca z zmatowieńca, aby zapisać złoty znak przyzwania. Koop zacznie się, kiedy kogoś przyzwiesz, albo zostaniesz przyzwany. Wcielisz się w rolę sojusznika zgiętego palca, a twoim celem będzie pokonanie bossa obszaru. Kompas u góry wskazuje drogę do osoby przyzywającej gospodarza palców. Okej. Okay. Zobaczmy. Talizman? No nie mam żadnego, niestety. Zobaczmy. Zgięty palec z matowieńca. Tworzy znak przyzwania pedelów współpracy. Palec trupiego włosu zgięty niczym hak. To relikt przodków pozostawiony, by pomóc potomnym. Okej, okay, obcinasz palców. Użyj jako gospodarz palców, aby odesłać przyzwanego sojusznika lub przeciwnika do jego świata. Użyj jako sojusznik lub przeciwnik, by wrócić do własnego. To upiorne ostrze przecina połączenie stworzone przez zgięty palec, ale służki krzywo patrzą na tych, którzy używają go zbyt chętnie. Okej. Okay. I get it. A dobra, to jest przyzwania windy pewnie z powrotem. Dobra, to żadnych iluzji, jak rozumiem, też tu nie ma, więc idziemy. Czy tu się jakiś licznik śmierci? Z tego co widzę, to nie. No ale ja też nie zamierzam tego zliczać, więc... Idziemy po prostu dalej. No ale wiadomo, tej pierwszej akcji z tym... tej akcji z pierwszym bossem nie liczymy do śmierci, no bo ten boss musi nas zabić. Kurwa, ale zajebisty widok. Jakiś gości na koniu. Kolejne miejsce łaski. Mogę te kwiatki zabrać? Nie, dobra. Na razie tylko takie krzaczki mogę tylko ogarnąć. Co jest tutaj? Mały złoty wizerunek. Pule przyzwania. W każdym obszarze może znaleźć wizerunki męczenników. Wizerunki to te to pule przyzwania. W tych lokacjach łatwo jest przyzwać innych graczy, ponieważ w pulach przyzwania gromadzą się znaki współpracy i wrogie znaki przyzwania stworzone przy użyciu niewielkich wizerunków. Okej, okay, ale to jest jakaś rzecz... ten? Ała! Co jest? On został ukrzyżowany, kurde? Wygląda. Przewodnictwo łaski. Łaska istnieje, aby wskazywać zmatowieńcom właściwą drogę. Część miejsc łaski zachowuje tę moc nawet teraz. Ich złote promienie cię poprowadzą. Okej. Okay. No i prowadzi mnie gdzieś w tamtym kierunku. Tylko pewnie to nie jest tak cały czas widoczne. No nie, po prostu idź, krótko, idź tam. O, mapa! Użyj mapy, aby sprawdzić swoją obecną pozycję, a także rozeznać się w terenie i pobliskich budynkach. Możesz zaktualizować mapę o nowe informacje. Znajdując kawałki mapy na przedrożnych tablicach, możesz rozmieszczać na mapie świetlne znaczniki, które pomogą ci w odkrywaniu świata.
Korzystając z mapy, możesz sprawdzić swoją pozycję, teren i budynki w okolicy. Możesz odmieszczać mapy własne świetne znaczniki. Używając, możesz także mapy przyzywać, przemieszczać się błyskawicznie między odkrytymi już miejscami łaski. Nie możesz tego jednak robić w niektórych lochach i innych obszarach. Okej, okay, czyli mamy fast travel od początku, jak rozumiem. Jaskinia wiedzy, opuszczone cmentarzysko i pierwszy krok. Jak mogę? Gałką mogę to oddalić. Okej, okay, to jest, rozumiem, tylko i wyłącznie pogrobno, tak? Ciekawe, jak wielka jest cała mapa. Okej, okay, mamy pierwszego gościa do pobadania, ale jeszcze chcę zobaczyć te rzeczy, które zgarnąłem przed chwilą, czyli... Rzecz właściwie, czyli ten mały złoty wizerunek. Okej, okay, nieskończone. Wysyła kooperacyjny znak do puli przyzwania. W trybie wielosobowej, którym celem jest pokonanie bossa obszaru, do którego trafisz. Ha, dobra, czyli po prostu to samo co w zgiętym palcu, tylko tak bardziej na ogół. Okej. Okay. Dobra, pogadajmy sobie z tym gościem. Oh yes, tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Twierdza Okrągłego Stołu? Czy to jest jakiś odpowiednik Firing Shrine'a? Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Hmm, indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Grace's guidance will to Castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod, Godric the Grafted. Okay. It's time you set off, I should think. To Castle Stormvale, if you... Dobra. Zobaczymy w takim razie, czy się to uda. Okej, okay, sporo widzę jest plam krwi, czyli pewnie ten gość jest dość ciężki do pokonania. Kurde, najchętniej to bym się rozejrzał tu jeszcze, nie? Ale, no, chyba na razie zakończę odcinek. Ale spokojnie, w kolejnym wyruszymy na eksplorację pogrobna. Może spróbujemy zawalczyć z tym gościem, ale nie wiem, czy to jest teraz dobry pomysł. Skoro jest tyle plam krwi, no ale jolo. Chociaż jedno podejście do niego spróbuję zrobić. Tak więc okej. Okay. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!